Witam Was serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się skórą szyi i dekoltu. Do zabiegu na tę część ciała użyjemy hialuronowego serum, maski algowej oraz kremu na szyję i dekolt. Jako pierwsze używamy hialuronowe serum przeciwzmarszczkowe. Ma ono w swoim składzie kwas hialuronowy, kolagen, elastynę, olej arganowy. Kwas hialuronowy, jak wiemy, ma silne działanie nawilżające poprzez takie właściwości wiążące wodę i zatrzymujące ją w naszej skórze. Kolagen, elastyna oczywiście odpowiadają za elastyczność, nawilżenie naszej skóry oraz poprawę ogólnego wyglądu. Dla wzmocnienia efektu działania serum nałożymy na naszą skórę maskę algową, która ma wyciąg z 12 alg. Będzie ona działała dodatkowo nawilżająco oraz wspomagała efekt naszego zabiegu. Teraz należy odczekać 10-15 minut dla efektywnego działania maski. Po 15 minutach możemy zacząć zmywać pozostałości produktu naszej maski algowej. Na zakończenie zabiegu użyjemy kremu na szyję i dekolt. Ma on w swoim składzie dużą zawartość kolagenu, przez co silnie działa nawilżająco, uelastyczniająco na naszą skórę. Pamiętajmy o tym, żeby również pielęgnować skórę naszego dekoltu i szyi. Często zapominamy o tej części ciała, a jest to naprawdę ważne miejsce, ponieważ dosyć szybko się starzeje. Często wystawiamy je na słońce, tak samo zapominamy o filtrach, więc ważna jest codzienna pielęgnacja. Dziękuję Wam serdecznie.